The way you pop it and drop it all over me. No, I don't want you to stop it. Yeah. YouTube, wiecie jaki dzisiaj dzień? Dzień zakupów. Zakupy są specjalnie z dedykacją dla Ewelinki. Ona wie o co chodzi, wy nie musicie wiedzieć. Powiem tylko, dzisiejsze zakupy były zrobione w Lidlu. Pierwsza rzecz. Jep. Woda. Jak widzicie, woda to podstawa, zwłaszcza przy diecie wysokobiałkowej. Mamy tutaj, dlaczego tak to wygląda, a nie inaczej. Jak już zauważyliście, ostatnio kupowałem baniaki 5-litrowe wody, ale zobaczyłem, że w Lidlu różnica między wodą w butelkach, tych mniejszych, 2-litrowych, a wodą w baniakach 5-litrowych, to tak naprawdę 10 groszy niecałe na litrze. Więc stwierdziłem, że mam to centralnie w dupie, z racji na to, że i tak w ciągu tygodnia, gdy siedzę w pracy, nie wypijam całego tego baniaka, tylko wypijam mniej więcej jego połowę, czyli około 2,5 litra. Z racji na to, że będąc w pracy piję po prostu bardzo dużo herbaty. Więc stwierdziłem, że wygodniejszym rozwiązaniem będzie zakupienie tej wody i wypijanie po prostu codziennie jednej butelki. Bo i tak przecież piję w pracy tą herbatą, o której wam powiedziałem. Czyli tak, mamy tą wodę. No i przechodzimy dalej. Dla wszystkich ekoholików bardzo dobra wiadomość. Nie kupiłem dzisiaj warzyw mrożonych, więc będzie więcej witamin. Tak jest, witaminy. Co my tu mamy? Kapustę pekińską. Dlaczego kupiłem kapustę pekińską? Dlatego, że była po pierwsze tania, a po drugie już dawno nie jadłem świeżej kapusty. A niedługo będą lekkie zmiany w mojej diecie, tak więc powoli przygotowuję się psychicznie na to i przyzwyczajam swoje kubki smakowe i swoją głowę do tego, że jedzenie będzie wyglądało trochę inaczej. Dlatego właśnie to, a poza tym bardzo lubię kapustę pekińską, więc mamy kapuchę. Następnie kapusta kwaszona, czy kiszona, jak kto woli ją nazwać. Dlaczego ona? Dlatego, że bardzo ją lubię, poza tym ma bardzo dużo witaminy C, która jest cholernie ważna w sytuacji, kiedy jecie dużo białka i nie chcecie zakwasić organizmu. O tym już wspominałem przy ostatnich zakupach, gdy kupowałem cytrynę, a stwierdziłem, że po prostu idąc do pracy wygodniej będzie mi do pojemników włożyć trochę kapusty kwaszonej do każdego posiłku zamiast tej. A pekińską będę wcinał wieczorem, już będąc w domu. Następna rzecz. Czosneczek. Jedna z moich ulubionych przypraw. Nie chodzi mi tutaj o witaminy, bo jak wiadomo w takim czosnku za bardzo ich nie macie, ale sam posmak tego jest po prostu niesamowity. Ostatnio odstawiłem ją na jakiś czas, ale jak ją dzisiaj zobaczę, mówię, a pierdolę, biorę. Jak coś lubicie, dlaczego macie tego nie jeść? Następnie, dalej a propos przypraw. Przyprawa do ryb. I teraz ciekawostka. Po co mi ona? Powiecie, że do ryb. No i tutaj dla was surprise, do ryżu. Tak, do ryżu. Zajebiście smakuje ryż przygotowany z tą przyprawą do ryb, z dodatkiem soku z cytryny. Po prostu rewelacyjny smak. Polecam wam, zresztą pokażę wam też nieraz jak to się robi. Zioła prowansalskie, jedna z moich ulubionych przypraw. Bo jeżeli na przykład lubicie smak pizzy, polecam wam ser na przykład właśnie Linesa z Lidla czy z Kauflanda, ten odtłuszczony w plastrach. Jeżeli dodacie do tego sera ziół prowansalskich, smak jest po prostu jak pizzy, niesamowity. No i przyprawa do mięsa, z racji na to, że kończy mi się już moja przyprawa do kuraka, więc po prostu wziąłem jakąś tam przyprawę do mięsa. No i teraz, oczywiście jak wiecie, promocja musi być. Mamy tutaj fileta z indyka. Dlaczego ja go kupiłem? Nie dlatego, że jakoś bardzo lubię indyka. Nie dlatego, że indyk jest lepszy od kurczaka. I tak dalej, i tak dalej. Tylko ze względu na tą jedną magiczną naklejkę. 25% taniej. Było kilka jeszcze innych pudełek, ale były uszkodzone. A to dziurawe, a to rozerwany papier, więc stwierdziłem, nie będę ich brał, wolę nie ryzykować. A z tym jest wszystko w porządku. Jedyne co to, że jest do 17 lutego, czyli niedługo zbliża mu się termin ważności.
Ale ja go po prostu przygotuję i go zamrożę już zrobionego, więc dla mnie nie będzie to żaden problem. I wam też polecam czekać na takie promocje, bo naprawdę można dużo kasy zaoszczędzić. Wziąłbym jeszcze, bo był jeszcze jeden taki i były jeszcze polędwiczki z kurczaka, no ale właśnie jedno i drugie opakowanie było rozwalone, więc wolałem nie ryzykować. No i przechodzimy do naszej tradycji, czyli płatki owsiane. Tak, błyskawiczne. I nie interesuje mnie to, że jakbym wziął górskie, czy jakieś tam inne, to, że miałbym więcej błonnika. I od razu odpowiadam na pytanie, jeżeli ktoś się zada, czy owsiane błyskawiczne są gorsze od tamtych? Nie, nie są. To tyle w tej kwestii. No i oczywiście, czego nam tu jeszcze brakuje? No jasne, ryżu. A czegoż by innego? W moim wypadku dzisiaj jest to ryż parboiled. Kupiłem go dokładnie 3 kilo. Z racji na to, że no tak jak zauważyliście, robię zakupy najczęściej raz w tygodniu. Jest to właśnie zazwyczaj niedziela. Więc te 3 kilo mi starczy na ten tydzień. Z racji na to, że mam jeszcze trochę starego ryżu. A różnica między tym ryżem a białym, który jadłem cały czas do tej pory, to tak naprawdę niecałe złoty 20, złoty 30. Więc stwierdziłem, że po prostu co tam, od tego jakoś strasznie nie zbiednieje. Tym bardziej, że jak wiecie, się trzymam teraz już, i zresztą to chyba widać, trzymam się rzeczy prostych, więc nie wydaję już zbędnie kasy na jakieś chleby, na jakieś inne pierdoły, więc i tak wychodzi to taniej. No i teraz przejdźmy do podsumowania, czyli to, co większość z was zawsze interesuje najbardziej, czyli ile ja za to zapłaciłem. Bam. Czyli mamy kapusta pekińska po 2,48, po 2,79 za kilo, wyszło mnie 6,92 grosze. Następnie kapusta kwaszona po 3,69 za jedno opakowanie, 800 gram tam jest. Czyli mamy kolejną kaskę. Następnie ryż parboiled po 4,49. 13,47 łącznie. Płatki owsiane po 1,99 zł za opakowanie. Łącznie 7,96 zł. Następnie zioła prowansalskie po 79 groszy za opakowanie. Razem wyszło 1,58 zł. Następnie przyprawa do ryb również 79 groszy. I mamy 79 groszy. Przyprawa do mięs 2,99 za jedną paczkę i również mamy 2,99 zł. Następnie przyprawa w młynku, to jest nasz czosnek, 4,99 zł. Czyli nie powiedzmy, że 5 zł nas kosztował ten czosnek. Aczkolwiek starczy on na bardzo długo i naprawdę go polecam, jeżeli ktoś lubi smak czosnku. No i woda źródlana niegazowana za butelkę dwulitrową 79 groszy, łącznie za całe 6 opak. 4,74 zł. I zostaje nam filet indyczy, który nas wyszedł 13,33, czyli taniej nawet niż kurczak. Bardzo proszę. Jest promocja? Jest mięsko? No. Łącznie zapłaciliśmy 57,12 zł. I tak wyglądały moje zakupy na ten tydzień. Nie będę nic więcej dokupowywał. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj jeszcze mięso i mamy jeszcze z zeszłego tygodnia fasolkę szparagową, trochę malin, a tam jeszcze nieruszony truskawki. Mamy tu jeszcze trochę wołowiny. Oprócz tego oczywiście bam, 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 bam i jajna, no bo przecież nie zjem ich wszystkich naraz. Trochę twarogu z Biedronki. Kilka jogurtów naturalnych z Biotrendu. O, w sumie to już kurwa jeden został. A nie, tu jest jeszcze drugi. Dobra. No i tam mamy fasolę, którą kiedyś zakupiłem. Ale tą fasolę i groszek będę jadł w okresie, kiedy będę miał mniejsze spożycie białka. Tak więc tak wyglądały zakupy w tym tygodniu, zrobione z dedykacją dla Ewelinki w Lidlu. Subskrybujcie, lajkujcie, hejtujcie, udostępniajcie na fejsie i róbcie co chcecie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdro! Żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać!